Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Thank you.
tak, Mariusz. Thank you.
śpiewa Bożą chwałę i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim. Kochani bracia i siostry pielgrzymi, każdy z nas jest powołany do chrześcijańskiej radości. To jeden z ważniejszych tematów Pisma Świętego, Ewangelii Świętej. To właśnie w ten sposób rozpoznawano uczniów Pana Jezusa. Był taki czas, że wszyscy Chrystusowi szli na śmierć z radością, że za chwilę spotkają się ze swoim Panem. Moi drodzy, czy czasem jako uczniowie Pana Jezusa nie zatraciliśmy naszej tożsamości dziecka Bożego? Co to znaczy, że jestem człowiekiem wierzącym? Co to znaczy, że należę do szkoły Jezusa? To zaszczyt czy konieczność? Smutny obowiązek. Czy nie staliśmy się czasem praktykującymi, ale niewierzącymi ludźmi? Ktoś powiedział, że radość jest swoistą wizytówką wiary. Jeśli więc wiara przestała ciebie cieszyć, radować, stała się dla ciebie smutnym obowiązkiem, to pamiętaj, że radosnego dawcę miłuje Bóg. A święty Paweł powie: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powiadam, radujcie się. Prawdziwa radość, którą przyniósł nam Jezus, to jest coś więcej niż radość świata. Świat dzisiaj szuka radości, ale w rzeczach zmysłowych, w rzeczach przyziemnych, krótkotrwałych, które dają tylko chwilową radość. Ale za chwilę człowiek znów staje się smutny, bo ciągle jest jakiś niedosyt, jakiś głód. To jest to ciągłe nienasycenie, które wciąż musi wypełniać swoją zmysłowością. A Pan Jezus przyszedł na świat po to, aby człowiek nie był głodny. On zapewnił nas, że zaspokoi każdy nasz głód. Mówi tylko: przyjdźcie do mnie, przyjdźcie wszyscy. Kto mnie spożywa, nie będzie łaknął. I Jezus mówi: to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest owoc pokoju i bliskości z Jezusem nawet w cierpieniu. Kiedyś spotkałem pewną osobę na wózku inwalidzkim. Ta osoba miała pogodną twarz. Mówi: proszę ojca, ja kompletnie tego nie rozumiem, co mnie spotkało. Ale skoro jestem dzieckiem Bożym, to znaczy, że wszystko to, co przeżywam, ma jakiś sens. Ja ufam Bogu i każdego dnia ofiarowuję Mu swoją niepełnosprawność. Budzę się rano i mówię: Panie Jezu, dzisiaj wszystko z miłości dla Ciebie. I czuję jakiś wewnętrzny pokój i wewnętrzną radość. Bracia i siostry, radość, która jest naszym powołaniem, bierze się z przeświadczenia, że jestem kochany, że jestem obdarowany bezwarunkową miłością Jezusa. Papież Paweł VI powiedział, że prawdziwa, trwała radość bierze się z poznawania Boga i miłowania Go jako najwyższego i niezmiennego dobra, a także spotkania z innymi ludźmi i doświadczenie wspólnoty. Myślę, że taką radość można nieco porównać do radości zakochanych sobie osób, które cieszą się z każdego spotkania, bo jest między nimi więź, bo jest między nimi radosne usposobienie. Jestem przekonany, że spotkanie z osobą kochaną jest najlepszym lekarstwem na smutek i depresję. Radością jest spotkanie z żywym Bogiem, któremu mogę zawierzyć moje życie, moje troski, problemy.
I już nie idę sam przez życie, ale jest ze mną On, światłość, prawdziwa radość. Bracia i siostry, zadajmy sobie dzisiaj pytanie. Co tak naprawdę przeszkadza mi, by być człowiekiem radości? Czy do swojej wspólnoty rodzinnej, małżeńskiej, kościelnej wnoszę trochę optymizmu, radości, pogody ducha, tak bardzo potrzebnej dzisiaj? My dobrze czujemy się przy takiej osobie, lgniemy do takiej osoby. Ma w sobie jakąś energię, optymizm życiowy, radość. Czy czasem wieje pesymizmem, nudą, ciągłym narzekaniem, smutkiem? Bracia i siostry, Chrystus nie chce widzieć nas smutasami. Tym na pewno nie pociągniemy innych do Pana Boga, a przecież mamy być Jego świadkami, Jego uczniami. Święci to byli ludzie radośni, nawet jeżeli w swoim życiu doświadczali wielu cierpień, ale radość wypływała z ich czystego serca, pełnego Boga i pełnienia Jego woli do końca, tak jak Maryja. Amen. Procesja rusza dalej.
Przed Tobą